Zapierające dech w piersiach widoki, wyśmienita kuchnia i życzliwi ludzie to największe atuty Perły Indochin. Wietnam staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wakacyjnych wypraw. Co roku przyjeżdża tam blisko 8 milionów turystów i nie ma się co dziwić. Myślę, że szczególnie to, co go tutaj przyciąga, nas, turystów, to jest jeszcze jego naturalność i to, co on nam nadaje. Czyli tego, czego nam na co dzień brakuje, żyjąc w Europie, czyli po prostu naturę, jeszcze w dużej mierze niczym nie skażoną. Wietnam podzielić można na dwie części, północ z Hanoi i południe z Ho Chi Minh City, dawnym Saigonem. I nie jest to podział ze względu na kawę i herbatę. Punktem obowiązkowym podczas zwiedzania jest Zatoka Halong. Scenery of Halong Bay. Formacje skalne wyłaniające się z błękitnej wody są niesamowite. To właśnie dlatego Halong zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Znakiem rozpoznawczym tego miejsca są całujące się skały. Zatoka lądującego smoka to nie tylko niezwykłe widoki i formacje skalne, to także ogromne jaskinie. Najbardziej popularną jest Sung Sot, która odkryta została w 1901 roku. Tworzą ją trzy komory, a nacieki kresowe robią ogromne wrażenie. Jaskiń mamy tu kilka, cieszą się one wśród turystów ogromnym zainteresowaniem. Jednak Zatoka Halong to nie tylko skały, to także plantacje perł słonowodnych. Za wyjątkiem tych podstawowych miejsc jak Sapa, jak Delta Mekongu, to staramy się również pokazywać prowincje. Duże wrażenie robią plantacje ryżu i herbaty. Można tam nie tylko obserwować ludzi przy pracy, ale także zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny. Podróżując po Wietnamie, warto spędzić choć jeden dzień w Hanoi, Ho Chi Minh City i poczuć z jednej strony Orient, z drugiej zaś nowoczesność i postkolonialny klimat. Będąc na południu kraju, koniecznie trzeba odwiedzić Deltę Mekongu, popłynąć łódką do wiosek ukrytych wśród lasu tropikalnego, odwiedzić plantację kokosów, na której produkowane są m.in. ciasta, cukierki czy alkohol. Niezapomnianym przeżyciem jest spływ niewielkimi czteroosobowymi łódkami. A to tylko niewielka część atrakcji. Wietnam to świetny kierunek do rozpoczęcia wielkiej azjatyckiej przygody. Nie dziwi więc fakt, że Dolnoślązacy coraz chętniej przyjeżdżają do tego kraju nie tylko na wakacje.